Cześć, witajcie ludzie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Dzisiaj ogólnie jesteśmy sobie na mapie Ebelsbach, jakby ktoś pytał. Ludzie, ostatnio YouTube strasznie tnie zasięgi, więc na początku odcinka się Dokładnie. tak Tak, wypowiem. tnie to jak ta zależówka. Na początku się tak wypowiem jeszcze, ale już się wezmę za robotę od razu. Że bardzo bym was prosił o lajka, udostępnienie, jak ktoś może i w komentarzu tam się coś wypowiedzieć się może. Jak ktoś ma ten sam problem, może tutaj ktoś też nagrywa. No i ogólnie dziękuję wszystkim Może tym. zrobić trzeba przerwę czy coś. Zobaczymy ludzie, bo Ej, po albo prostu. live'a, bo dawno nie było. Tak po prostu nie cieszy już to nagrywanie jak kiedyś, bo nie ma tych wyświetleń, co były kiedyś i tak dalej. I po prostu proszę o lajki, żebym widział, że chcecie jeszcze te filmy, bo tak. No 500 wyświetleń na taki duży kanał, no to nie powiem, bo to jest no wynik, nie ma się czym chwalić po prostu. Znaczy, no No tak, nie chodzi tak. o chwalenie, ale chodzi o to, że każdy, kto wejdzie na ten kanał, to powie: o, kupowane suby. Subów żadnych ja nie kupowałem, ani nic. Miki chyba też Ja nie. też nie, Nikt biedny. z widzów chyba nam też nie kupił, A ale. nawet nie wiem, na jakiej zasadzie to jest. No Czy ktoś kupujesz. na przykład może ci kupić? Nie wiem. No. I to chyba tyle by było. Pamiętajcie o lajku. I jak ktoś rzeczywiście chce oglądać, to niech subuje. A jak ktoś nie ogląda, to nawet bym prosił o unsuba, bo szkoda takich, że tak powiem, pustych subów nabijać. Jak kanał ma 5800 subskrybentów. Nie, 800 jeszcze nie. 700 coś tam. To szkoda, żeby takie puste subskrypcje się nabijały i tylko to była taka liczba, która nic nie znaczy. Wiadomo. No tak, oczywiście. No, a wyświetleń po 500. Nawet ciężko 500 bić, więc no. Ja tu nie chcę, żebyście coś mówili, że non-stop narzekam, ale. Bo po prostu tak O, jest. jak stara baba, ona rzeka normalnie. Po prostu tak jest, a chcę, żeby się poprawiło, żebym widział, że to, co my tu z Mikim robimy, ma sens. Bo po co. Po co ja mam sobie dziennie, no parę razy w tygodniu, 2 godziny się męczyć w sumie nie, bo to akurat mi sprawia w miarę przyjemność, ale po co mam 2 godziny czasu siedzieć przed komputerem, renderować, wrzucać ten film i tak dalej, po co mam bardziej komputer obciążać przy nagrywaniu, jakbym mógł na przykład sobie grać w gierkę zamiast renderować film i robić trochę No, większą sobie dokładnie. przyjemność po prostu z tego. A po prostu na razie ten YouTube to tak no trochę zmalał, bo już kiedyś było bardzo dobrze na tym YouTubie. Teraz kurde Tak, niestety żyło znowu. się normalnie fest, ale teraz jakoś tak. Jo, wy to pewnie spytacie co to jest, a to mamy nowe pole i tutaj takie orywanie trochę talerzowania. Dobra, Mikuś, jak możesz to skocz tam MTZ-em na chałupę, a ja tu se No, potalerzuję. poczekaj, dojadę, bo jakbym tutaj ci zredukował, nie, to byś nie podjechał. No i tym. No, i mam nadzieję, że tu każdy wysłuchał. A jak ktoś nie wysłuchał, to lipa. No, to proszę się cofnąć, jak ktoś przewija tylko to moje zbędne pierdzielenie. No, dobra. No, to jest nowe pole. Ogólnie tamten akurat był przetarg bardzo po taniości kupione. Był tu słonecznik. I co jeszcze? Tam Źle cała. jadę, nie? No, ja dziać. Co? Ale źle. Znaczy, ten też możesz. Ja jechałem Ale raz. to za daleko chyba było. Aha, no nie wiem, jak wolisz. No, przyczepa cała nasypa, i potem tu wróć po tą przyczepę jeszcze. Bo tak to No pług dobra. przywiozłem na przyczepę, a teraz to już tak średnio. Tam No wężę nie, do. też by się przywiozło, nie? Ale. No, wężę od oleju, tam trochę by się. Jeszcze słonecznikiem, trochę olej by się tam. No, olej słonecznikowy by był i co? No, całą ogólnie przyczepę zasypaliśmy. Słonecznikiem i jeszcze zbiorniku tam trochę przywiozłem. No tam już do paszarni poszło na paszę, bo ten zboża za dużo sprzedaliśmy i nam już się po prostu skończyło, ale niedługo kolejne żniwa. I tutaj myślę, że na to poletko zaraz się chyba na wiosnę dopiero się zasieje jęczmień. Będziemy mieć więcej jęczmienia w tym roku. Nie ma co tej pszenicy siać, bo do świń to tak średnio skarmić tą pszenicą. A jednak jęczmień to jest Jakby była lepsza pasza. mieszanka, to byśmy mieszankę siali, nie? No ale to Jo. średnią mieszankę robić. No. To nie ma jak.
No, jakby w farmingu dodali przężyto, to przężyto by było na pewno siane. Jeszcze. No. No, a owsa nie ma po co siać, bo świnie się pokaleczą. A tak to słonecznik, rzepak to też se wciągną, bo takie tłuściejsze. No, tu na pełnej się, kurde, zakręca, nie ma to tamto. Ej, trzeba chyba drążki hydrauliczne wymienić w tym kierownicze w tym MTZ-cie. Boże, się żeś YouTube'a. Wchodzi od prawej do lewej. Się żeś YouTube'a dzisiaj za dużo naoglądał chyba. Nie, bo ja jak widzę Ruska na YouTubie, to tak nie za bardzo. Ale nie Ruska, tam u majstra nie widziałeś? Nie. To w Zetorze wymieniali. Tak? Kiedy? No dzisiaj dodał. A no to tym zjemu czas. Ja to No. mam czas dopiero jak idę spać. No, ogólnie ten, jakby się ktoś zastanawiał, tam mnie oglądał ten 6 Majster 9, to bardzo polecam ogólnie. Dobre filmy robi chłop. Teraz jest ten z Zenoksem coś pisał, że coś tam jakieś części kiedyś chciał. To teraz Zenok by mu tam jakieś po rabatach dał części, żeby reklamę zrobić. No, no. I ogólnie ja tam z Zenoksa nie narzekam. Na razie ten. Kupiłem dwie lampy LED, ale to tam muszę je założyć jeszcze póki co. Nawet założonych ich nie mam jeszcze. Gdzie ty chcesz je założyć? Do bydlaka. Aha. Do widlaka, mojego bydlaka. Tak, ten, na opryskiwacz sobie przypierdzielę jednego, żeby ten doświetlał. Dobra. To dwa byś musiał, żeby na lampę było akurat. No, ej, jednego ten. Jednego tu do góry na tej takiej ramce, co się tą linkę No. podkręca. Jednego w jedną, drugiego w drugą. No, ja się tam na okablowaniu nie znam, to lepiej nie. Jeszcze mnie tam pierdzielną prąd, Tam to. są trzy kable, to te stare LEDy, te stare lampy odkręcisz, te nowe przykręcisz i tyle. Ale gdzie masz na opryskiwaczu? A na opryskiwaczu? No, na Na widlaku to tam se opryskiwaczu? zrobię jakoś. Jakoś. Tata elektryk, to damy radę. Zresztą to chyba każdy kupił mnie. Ten, kabelki zlutować. Musiało. A to się wie, zależy jakie tam są kolory, nie? No, jeszcze dobrze zlutować. Nie Zlutować. miałeś ten lutowania w szkole? Miałem, ja szósteczkę miałem z lutowania nawet. No ja, no więc właśnie. Ale to wiesz. No, ja to bym ci nawet palnikiem zlutował, tylko cynę od rur bym wziął od taty i Ale ten, kupił się. żeby dobrze mi chodzi zlutować, że wiesz. Minus minusem, plus plusem i tak dalej. No to trzeba sprawdzić, gdzie płynie prąd, a gdzie nie. No jak przyłożę palec, to chyba sprawdzi, nie? Język. Jest. Nie no, miarką idzie sprawdzić. Zawsze nie sprawdzić. No, próbówką. Jo. A ty już tam zajechałeś na nasze gospodarstwo? Jadę z powrotem. No i git. To ja potem se MTZ-cikiem podlecę z przyczepką. No, ogólnie na razie forszlit daje radę. Póki co. Na tych naszych kawałkach wam powiem ludzie, że na razie nie na co, ale na wiosnę w 90% będzie sprzęt na testy. I to To się. pewno jakiś nowy. A jak? Ale. Reszty to jest stary. Ale zobaczymy, czy to będzie ciągnik, czy co to będzie. Czy to będzie ciągnik, czy to będzie kuń pociągowy. Czy jeszcze się zobaczę ogólnie, co to będzie. Może się dwie maszyny daje na przykład ciągnąć z jakimś tam, nie wiem, talerzóweczką albo z czymś, czy takie wiesz. No, ale na wiosnę to na nic na talerzóweczkę nie będzie, jak już to jakiś krymer, żeby pod kukurydzę uprawić, ale na pewno będzie coś związane z kukurydzą, ludzie. Tak, taki mały spoiler. A co to zobaczycie, więc już tu, jak związane z kukurydzą na wiosnę, to tylko jedna rzecz przychodzi na myśl, myślę. Mikołaju, co ci przychodzi na myśl na wiosnę? Krzewnik. Tak, dokładnie. Jest w planach na testy. Zobaczymy, czy go kupimy, bo oglądałem ostatnio to, kurde, te nowe drogie, ale z dealerem już się dogadałem, że jak na testy da, zobaczymy, co to jest, to może się kupi, a może się nie kupi. Zależy, że nam się spodoba. No. A my się obsiejemy, sąsiadom obsiejemy i później wróci, nie?
Ale tak, jeden dzień na testach masz za darmo, a później musisz ten, to sobie płacić i paliwo dać. Do siewnika. No jak ciągnij, nie? A do siewnika to będziemy musiał płacić za siewnik, nie? To jakby za dzierżawę. Nie, no nie zawsze. Możemy na przykład na tydzień. Zależy, jak się dogadać, nie? Jo. No tam u nas na ten nasz kawałek to nawet na 2 godziny by dali i by stykło. No. Jeszcze by dopłacili. No, tylko więcej byśmy ogarniali, jak ten silnik się używa, jakbyśmy go używali. To jest fakt. No, ale już taki... Ile wytrzymałeś tam? No. Ale ogólnie... O kurde, gdzieś tam się... No, zabrał. Się zapuściłem jak dzik w sosnę. Ogólnie ludzie wam powiem, że tym... Że jeszcze... Że to będzie taki... Siewnik na razie mały, ale taki ino z podsiewaczem i ze wszystkim, ale to na testy zobaczymy, bo nie wiadomo co kupimy. Jak kupować to dopiero na za następny sezon, tak powiem. Dobra, ja tam podjadę sobie do Mnikiego, tu podniosę talerzówkę i przeskoczę tutaj to na szybko. Weź no jedna ściernisko, jakieś ładne zdjęcie, cyki. Albo nie, stój jak stoisz. Albo rusz trochę. Wiem, że podpiąć, żeby ten... Boże, nie ruszy, nie podpiął powietrza. Jak to nie? Stój. O kurwa. No jedzie. Ale więcej jak dychę nie pójdzie. O, jadź. Henryk, jadź. U matku bosku. Czekaj, stój Henryk. Sesyję trzeba zrobić. Łe? O! Co robi? No właśnie widzę. Dobra, jadziem. Dobra, daj mnie. I ja jadę. Dobra. Weźmy mnie tu przepuść. Se na dróżkę wjadę. O kurde, Gienek nam zapił. Myślałem, że go zgasiłeś. Zapił z dwójki. Dobra. No. Lecimy na gospodarę. Słonecznik raczej... Większość do świń go wyjdzie, ale to zobaczymy. Silos mamy pusty, więc pasuje, można do silosu sypać. W miarę suchy jest, aż się kurzyło jak się sypało, więc elegancko. Jeszcze tyle... Przyciecha byłem od piasku. Jeszcze tyle fartownie nam się udało kupić to pole, że dostaliśmy, że tak powiem, do zbioru, a nie po zbiorach i no i git. No i teraz jeszcze ten ostatnio sprzedawaliśmy partię prosiaków, to... Przed kupnem pola i dlatego właśnie już pieniędzy nie ma. To tam dużo obornika nie, właśnie. No, dycha jest. Jo, bo tam jeszcze ten poszły ten, ale to potem ci powiem. Jeszcze na usługach byłem pryskać i ten. Poszło tam, to tam dużo obornika strasznie no, wyszło. Tym naszym ruskim wynalazkiem byłeś pryskać? Mhm. Nawet dwoma ruskimi wynalazkami, w sumie trzema, bo jeszcze tur. I widły w sumie też są oryginalne od Tura, bo Tur bez euroramki, ale kiedyś będzie trzeba euroramkę do niego zrobić, bo masakra. Co po co? Żeby tin, jakiegoś krokodydla można było kupić, bo łyżką to się zalatamy z tym gnojem niedługo. Nie gadaj, bo świn jest tak przerobiony, że... Jo, ale jak one na dwór wychodzą... Nawet jednym kłem tego nie nabrał. I łami byś tego nie nabrał, by się sypało. No ale do góry tak widzisz, żeby przyczapnąć, nie? No, światła se włączę, bo to już ciemno się robi. No, takie piękne krajobrazy ogólnie teraz sobie pozwiedzamy. Ciekawe, czy ktoś wytrwa do tego momentu, więc tam krajobrazy w komentarzu, hashtag krajobrazy napiszę. To będę wiedział, że ktoś wytrwa i oczywiście przypnę ładnie, elegancko serduszko. Jeszcze zobaczymy, którą to my mamy minutę. 13. Tak akurat zajadę na Hawirę. Będzie 15. Jo, bo już jestem tutaj koło skupu, tego koło chałupy. Zobaczymy jeszcze na szybko sobie. Matko bosko, ale ladż. Cenę na słonecznie, bo idzie do góry. No to tam za dużo nie jest tym maciurą. No tam ten. Na razie może do paszarni. Może im syp, to... No paszarni to na razie, bo... Wywaliło mnie. Ta? No... Pierwszy raz mi się tak zdarzyło w 19. O Boże. Że gram se, gram mnie wywaliło. Spięcie. Ta. Napięcie? Tia. Ty, a ty... w
poniedziałek do szkoły ogólnie, ale laba. Mówię, ludzie, kurde, 3 tygodnie Laba się w się skończyła, nie? Ej, 3 tygodnie w szkole nie byłem. No widzisz, a ja cały czas chodziłem. Znaczy się byłem na egzaminach, no ale to tam by 3 dni byłem. Po 2 godziny. No gdzie dwie? No jak nie? Bo w pół do 9 musiałeś być, a wypuszczali cię po 12. To co wy tak tam długo robiliście? No bo tak długo się pisało. Godzina przerwy jeszcze pomiędzy, Ja nie? sobie tego nie przypominam, ja trochę szybciej skończyłem i poszedłem do domu od razu. Ty to geny. Ty to ja wiem, ja już się domyślam, jak ty pisałeś te testy. Ej, ale żadnego wyniku nie miałem poniżej 70%. No, serio? No! Jak ja zobaczyłem, ile jak z matematyki dostałem 78%, to mówię, co? Chyba się pomylili. No, chyba nie twój dali, naprawdę. No ale wiesz, teraz mi w technikum lepiej idzie matematyka jak w gimnazjum, nie? Dobra, Gienek, ja coś czuję, że ty tutaj picujesz przed widzami. Także kończymy ten film, bo tu Gienek za dużo wam picuje. Ty No. się nie odzywaj, bo ty wiesz, jak twój dziadek mówi, nie? No, dobra. Dobra, w dupie byłem, gówno widziałem, nie? I trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Cześć.